Byłem dzisiaj w kinie. Wiedziałem, że jesteś w pracy, dlatego nie zadzwoniłem. A potem wpadłem do kolegi i trochę się powłóczyliśmy. Ale chyba nie czekałaś na mnie. Wczoraj w wypożyczalni spotkałem Marysię i... Ale widziałem, jak to wszystko przeżywa i musiałem z nią trochę pogadać. Marek, nie mogę tak dłużej. Jak? Co się stało? Nie potrafię. Wybacz. Ale Ania, zaczekaj, ja to zmienię, proszę. Nie dzwoń do mnie, proszę. Chcesz jeszcze podać? Proszę pani, ja mam taką prośbę, czy może mi pani zostawić swój numer telefonu? Ja panią bardzo o to proszę. Chciałbym się z panią umówić po pracy. Dziękuję, na pewno zadzwonię. Przepraszam, wolna? Tak. A pani? Co ja? Wolna. Ale to jest moja sprawa. No to właśnie, ja w tej sprawie. Ale w jakiej sprawie? W sprawie lepszego poznania się. Przepraszam, co ma pan na myśli? Pani numer telefonu. Ale pan śmieszny. No w tym nie ma nic złego. No w sumie... No. To ja. No... No nie wiem. Napisz. No dobra. Twój długopis. Zadzwonię. Tak? To do usłyszenia. Siemasz. Co jest? Masz chwilę? No, jasne. Jesteś moim aniołem. Nie mogę uwierzyć, że jesteś moim aniołem. Jestem twoja. Tak mi dobrze. Będziesz ze mną cały czas. Zamieszkamy razem, co? O tak. Agata, tak bardzo chcę. Stop. Widzisz tamte okna? Widzisz? Widzisz tam? Ale które? Które? Te po lewej czy te po prawej? No tak, te po lewej. Widzisz je? Widzisz te okna? No widzę. To po lewej, tak? Tak. Widzę. To teraz się pali światło. Jeżeli zgaśnie, znaczy, że ona wychodzi. Wtedy pójdziesz za nią i powiesz mi, gdzie ona jest. No dobra. Dzięki. Dzięki. Jest mi z tobą tak dobrze, jak z nikim wcześniej. Wcześniej? Z kim byłaś wcześniej? Z takim tam kolegą. Szkoda gadać. Kretyn nie może się pogodzić z tym, że go zostawiłam. Łazi za mną, mam ciągle głuche telefony. A ty? Klasyczna historia. Wróciłem wcześniej do domu z wyjazdu i zostałem żonę w łóżku.
moim najlepszym kumplem. Z najlepszym kumplem? Straszny. Po prostu podły. Nigdy bym tak nie mogła. Na pewno? Na pewno. Ty stary, ty już tak od dawna? Od dawna. Pierwszy raz w życiu się otworzyłem. Powiedz mi, a co było na tak? Na tak? Na tak. To było... Jesteś moim aniołem. Jestem twoja, chcę mieć z tobą dziecko. Jesteś dla mnie najważniejsza. A ty dla mnie. Jest mi z tobą tak dobrze, jak z nikim wcześniej. Jeżeli teraz nie wyszło, to już nie wyjdzie. Zobacz. A, gość się gapi, nie wiem, jakieś 3 tygodnie też tam, na 3. piętro chyba. Tak, oni też. Nie wiem, może chcą obrobić mieszkanie sąsiada, czekają aż wyjedzie. Już nie wyjdzie. Tamta. A ta suka? Już mam tego dość, chcę to skończyć i mieć ten rozwód. Cześć. Przepraszam panią, która jest godzina? 20:10. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. No cześć Zosiu, to ja. No już jestem wolny. Okej. Ania, zaczekaj. Thank you.
Co jeśli powie nie? Po prostu powiesz jej, że ją skrzywdziłeś i że to wszystko jest twoja wina. Ja jej nie skrzywdziłem. A to jest nieistotne. Po prostu powiedz jej, że ją przepraszasz. Za co? Przepraszam za to, że cię skrzywdziłem. Jeszcze nie skrzywdziłem jej. Dobra, powiem, że jestem niedojrzałym gnojkiem, bez pracy, bez przyszłości, bez pieniędzy, ale to się zmieni. Mam w sumie wyższe wykształcenie, nie mogę pracować nawet w sklepie spożywczym. Tak? Źle tańczę, nauczę się. Przepraszam, przepraszam, że wtedy nie zwróciłem na ciebie uwagi, ale zamyśliłem się i przepraszam, że nie poszedłem po buki, ale byłem niewyspany po całej nocy. No, co mam jeszcze powiedzieć? Stary, po prostu do niej zadzwoń. Zadzwoń i z nią pogadaj. Powiedz jej to wszystko. Nie będę dzwonił. No ale o nią trzeba walczyć, no. Bracie, no teraz albo dobra, to daj telefon, bo mój się wyświetla. Naprawdę mi to kupisz? Mhm. Tak? Tak. I pojedziemy tam? Tak? Kochany jesteś. Będziemy mieli wreszcie dziecko? Oczywiście. Tak, słucham? No cześć, to ja. Proszę pana, to jest pomyłka. A jak będzie miała na imię? Halo? Myślałem, że po prostu żeby zadzwonić, może moglibyśmy się spotkać na przykład, bo dawno nie widzieliśmy się, co? Aha, to może innym razem. Kuba, co było na nie? Miałeś być pół godziny temu, czekałem tak długo. Ale znaczy co, przyjedziesz czy nie? Gdzie? To co w końcu, mam przyjechać czy nie? Bo już nie wiem, no. Dziewczyno, tak nie można. Co z naszą przeszłością? To co było między nami, to co? Halo? A to co było między nami, nie liczy się? Nie liczy się, tak? I właśnie to było na nie. Posłuchaj stare mojej historii. Poczekaj. A ja dostałem tylko pocztówkę. Tam pocztówka. Panowie, dajcie spokój. Cześć. Przepraszam, że nie potrafię z kimś być, choć bardzo bym chciał. Z tobą. Ale nie ufasz mi? Dlaczego? Nie jestem gotowy. Nigdy nie będziesz. To nie jest kwestia gotowości. Nie umiem się zaangażować. Próbowałem i nie wychodziło mi. To co? Będziesz przez całe życie sam? Nie przeraża cię to? Wiem, że gdy jestem sam, czuję się bezpiecznie. Nie oszukuj się. Wcale nie chcesz być sam. Nie wiem. Cienias.
to dla ciebie. Właśnie widzę, że nic. Nie mogę przestać o nim myśleć. Czasami jestem pewna, że nie chcę z nim być, a czasami... Zwyczajnie, tęsknię. Ale przecież ja nigdy nie wiem, czego się po nim spodziewać. Bo on sam tego nie wie. I to się nigdy nie zmieni. Przepraszam, chciałem zapłacić. Proszę. Może czas pokaże. Kto to był? Spotykasz się z nim za moimi plecami? Już ci mówiłam, to jest mój były chłopak, ten kretyn. No. I ciągle się z nim zadajesz, tak? Nie, nie zadaję się z nim, zadaję się tylko z tobą, Jacek. Jacek, ja już nawet o nim nie myślę. Nie jestem z nim i nigdy nie będę. Obiecujesz? Obiecuję. Na pewno? Na pewno. Dlaczego my nie możemy mieć normalnych dziewczyn, normalnych związków? Stary, bo sami jesteśmy nienormalni. Normalne dziewczyny potrzebują normalnych facetów. A ty co, zbierasz telefon jak śliwki z drzewa, ja stoję pod oknem jak jakiś strach na wróble, no. No dobra, ale wiesz, na przykład jak ja spotykam jakąś dziewczynę, odgaduję kim jest, co robi, to wtedy mnie przestaje interesować kompletnie. No może ty szukasz jakichś głębszych przeżyć, nie wiem, rodzina, dom, samochód, dziecko, pies. Stary, to są schematy. Ja nie chcę w to wchodzić. Tego jest wokoło pełno. Stajesz się niewolnikiem banku, gdy bierzesz kredyt. Walczysz o lepsze AGD, o lepsze wakacje, o lepsze ciuchy. Dziękuję. A co myślisz o tamtych dwóch? Ta po prawej, trzeci rok studiów. Złapie jakiegoś faceta, będzie chciała go zatrzymać i zajdzie z nim w ciążę. Po 2 latach okaże się, że facet się do takiego życia nie nadaje, oznajmi jej, że ma kochankę, rozwiodą się i najbardziej ucierpi na tym dziecko, a ich życie zamieni się w piekło. A ta druga? Ta druga ma coś w sobie. Ma coś w sobie? Co? Rozsądek. Thank you.
Dzień dobry, Marta Brzozowska. Jacek. Miło mi. Brzozowski. Jacek. Proszę siadać. Agatka mi tak wiele o panu mówiła. Tak. Bardzo mi jest miło państwa poznać. Niestety ja już muszę lecieć. Przepraszam, ale mam bardzo ważne spotkanie z kolegą adwokatem. Tylko teraz może się ze mną spotkać, także strasznie przepraszam. Agata państwu wszystko wytłumaczy. Do widzenia. Jacek! Płyn o wdzięcznej nazwie Miodowa Rosa jest bardzo poszukiwany przez... Dobry wieczór państwu. Trzeci charytatywny bal sportowców rozkręcił się już na dobre. W zasadzie no, prawie wszyscy tańczą. Agatka, przypominam, cel tego balu popatrz, jest ten następujący. Chodzi o zbiórkę pieniędzy dla domu małego dziecka w Radomiu. Do tej pory zresztą sportowcy no, okazują się niezwykle hojni. Zebrano już 230 tysięcy. Skończyłeś ten artykuł? Nie. Halo? Halo? To? Nie wiem. Słuchaj, tymi facetami to nie ma się co przejmować, bo im chodzi tylko jedno, nie wiesz o tym? Egoiści. Niestety, ale całe zło na tym świecie to jest ich robota. O, powinnaś sobie poczytać biografię Hitlera, jesień średniowiecza. Gwałty, terroryzm, wojna za wojną. I tak od stuleci. Inkwizycja to oni. No taka jest prawda. Przestaniesz w końcu? Może Marek jest inny, co? Wszyscy są tacy sami. Zrobiłem to. Zrobiłem to! Co? Uwolniłem się od niej, stary. Uwolniłem się od niej. W końcu spojrzałem na siebie z góry. Wyszedłem z siebie, spojrzałem z góry. I doszedłem do wniosku, że jestem jakimś żałosnym dupkiem. Wysiaduję pod jej blokiem, stary, się poniżę. W ogóle jakaś paranoja. Ale się cieszę, bo teraz mi się wydaje, że to wszystko, to w sumie, co robiłem dla niej, to robiłem dla siebie. Ha. Rozumiesz? Hey. No tak, ale była dość ważna dla ciebie, nie? I chyba jest, czy nie? Chyba nie. Kupiłem jej dzisiaj ostatni raz kwiaty. No i co? Rozwiodłeś się już z żoną?
Tak, słucham? Hej. Bardzo tęsknię za tobą. Pójdziesz ze mną do kina?